Jak obsługiwać Feniksa dwójkę? A co byś zrobił, gdyby kazano tobie pojechać samochodem i byłby to taki egzotyczny model, w którym nigdy nie siedziałeś, w którym nigdy nie jechałeś i już na początek masz kłopot, bo nie wiesz, jak wrzucić wsteczny bieg? Może guziczek na gałce, może podnoszony kołnierzyk pod gałką, może w dół i do tyłu, a może bardzo w prawo i do przodu. Możliwości jest bardzo wiele. A nie masz koło siebie kumpla, żeby ci podpowiedział, nie masz telefonu do przyjaciela. Ja bym przeczytał instrukcję i ciebie również zachęcam, żebyś dotarł do linku, który jest w opisie do tego materiału. Bardzo ciekawa strona, na której znajdziesz instrukcję obsługi Feniksa dwójki, ale także innych polskich aparatów. Nie zgrywaj kozaka, przeczytaj, może dowiesz się czegoś ciekawego. A my wydobędziemy Feniksa. Z popiołów? Nie. Choć powstał z popiołów, z pokrowca. I na wstępie widzimy, gdzie znajduje się gniazdo statywu. Jest na spodzie aparatu i na pierwszy rzut oka możemy ocenić, że jest to tak zwany stary typ. Mówiąc stary typ, mam na myśli tutaj średnicę gwintu, bo obowiązują dzisiaj dwa systemy. 3/8 i 1/4. Czego? Cala. Zobacz, że jak idziesz do sklepu budowlanego, to rury, kupujesz półcalówki czy czwarte cala i tak dalej, i tak dalej. No tutaj system metryczny się nie wkradł. Podobnie, jeżeli chodzi o gwinty. I ten duży gwint to jest 3/8, a ten mały gwint, nowocześniejszy powiedzmy, bardziej dzisiaj popularny, to jest gwint 1/4 cala. Jeżeli nie masz takiego starej daty statywu, to zaopatrzysz się w taką przejściówkę, którą wkręcisz do dużej dziurki, a na dole będziesz miał pasującą do dzisiejszego popularnego systemu małą dziurkę. A propos biegów, w Feniksie, przynajmniej w tym modelu, nie ma wstecznego biegu. Nie ma zwijania powrotnego filmu. Czyli jedziemy sobie z kasetki do kasetki. Otworzymy pokrywę. I tu będziemy mieli kasetę, z której podajemy film. A tutaj będziemy mieli drugą, taką wielorazową, do której film będziemy odbierać. Ja ten system bardzo lubię. W każdej chwili mogę sobie film zwinąć do kasetki o kilka kadrów, wyciągnąć go z aparatu, przełożyć do innego. Nieważne. To jest nasza kaseta, w której będziemy podawać film i z reguły faktycznie te filmy są ukształtowane z taką końcówką, która pomaga założyć film do aparatów, przynajmniej tych nowocześniejszych. Nam ona nie pomaga, nam przeszkadza. My potrzebujemy kawałka taśmy klejącej. Gdzie mi uciekasz? Żeby wkleić sobie nasz negatyw do szpuli odbiorczej. Czyli tak, szpula odbiorcza będzie ustawiona w ten sposób. Pamiętam o tym, kiedy będę zakładał do niej negatyw. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Najpierw tak, cyk i już jest przyklejone. Zamykamy wielorazową kasetkę. Hop. Trochę wkręcę. Jest wszystko dobrze i zaczniemy od kasety odbiorczej. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na taką sprężnującą blaszkę, która stabilizuje kasetę w komorze aparatu. Zapamiętajcie sobie, jak ona jest osadzona, bo to nam się później przyda. No i teraz tak. Widzicie ten wystający element w środku na szpulce? On się musi spasować z wcięciem na wałku. Może nam się udać od razu, ale gdyby się nie udało od razu, wkładamy sobie szpulę, to możemy, o widzicie, ustawić sobie tą dźwignią taką pozycję,
tego wałka, że nam do tego wałeczka wpadnie kasetka i to ułatwi sprawę. Teraz tu wałek z ząbkami. Te ząbki wchodzą w perforację. Z każdym naciągnięciem ten wałek przesunie film o 8 perforacji, czyli długość jednej klatki. Ale dalej, jak będziemy palcem przesuwać się w prawo, to wyczujemy następny element, następne ząbki wychodzą i one są sprzężone ze wskaźnikiem. Widzicie, kiedy poruszam tymi ząbkami, porusza się taki wskaźnik. To jest wskaźnik przesuwu filmu. Kiedy w trakcie zdjęć on się obraca, znaczy, że wszystko jest w porządku, film się nie zablokował, jest dobrze ułożony i sobie możemy robić zdjęcia. My zadbamy o to, żeby po założeniu tej kasetki odbiorczej, już tutaj nie zagrało, a nie, jest w porządku, żeby wchodził na te i na te ząbki. Tak, palcem sobie tutaj wszystko wygładziłem i zamykam komorę. Przećwicz sobie kilka razy na sucho. Na jakimś zużytym filmie. No i teraz co? Zrobię sobie tak. Jedno przewinięcie. Drugie przewinięcie. Zobaczcie, nie szarpię tym aparatem. Pamiętam, że jest w środku sznureczek, który może się zerwać. Robię to delikatnie. Ten wskaźnik cały czas się obracał, znaczy, że film jest dobrze ułożony i mogę sobie zresetować licznik klatek. Licznik klatek znajduje się tutaj. Resetujemy go, kręcąc nim w prawo. Nie w lewo, bo jest blokada, nie chcemy jej zerwać. Kręcimy w prawo, aż ustawimy go sobie w pozycji 0. Po prawej stronie mamy do dyspozycji jeszcze pamiętnik. Pamiętnik, gdzie ustawimy sobie na przykład czułość filmu, żebym pamiętał, że tutaj jest akurat ISO 100. No i co dalej? Dalej trzeba zmierzyć sobie światełko i ustawić odpowiednią ekspozycję. A co to znaczy ustawić odpowiednią ekspozycję? W zależności od czułości filmu, w zależności od intensywności oświetlenia obiektu, który będziemy zaraz fotografować, ustawiamy sobie parę, przysłona i czas. Czasy ustawiamy sobie tym, tutaj widzicie, pokrętłem. Po obwodzie tego pokrętła mamy ustawioną drabinkę czasów, jesteśmy na B, 1,10, 20, 1,50, 1,100, 1,250, czyli ta stara drabinka czasów. W niektórych modelach, w tych nowszych, znajdziecie już tą nową drabinkę czasu. Teraz przysłona. Tu mamy dźwigienkę do ustawiania przysłony, której wartość pokazuje nam czarny wskaźnik poruszający się po obwodzie pierścienia. Najbardziej otwarta przysłona, największa dziura to 2,8. Najmniejsza dziura to przysłona o wartości 22. Jedna uwaga dotycząca obsługi tego aparatu. To kółeczko musi chodzić z pewnym oporem. Jest to ważne o tyle, że dźwignia do regulacji przysłon porusza się po obwodzie kółeczka do regulacji czasów. Gdyby te czasy regulowało się zbyt delikatnie, to wtedy gdybym sobie ustawił na przykład taką jedną setną i teraz chciał z 22 przerzucić się na 5,6, to mógłbym przypadkowo palcem przesunąć również tą wartość ustawionego czasu. Jeżeli to kółeczko chodzi zbyt luźno albo zbyt opornie, to możemy to skorygować. Wykręcimy sobie ten pierwszy blok optyczny. Pamiętamy, to jest triotar. 45. Widać, że ma powłoki. Widać, że ma powłoki. Czyli pierwsze dwa elementy optyczne wykręciliśmy. I tutaj mamy takie czarne kółko. Z wcięciami, gdzie odpowiednio dopasowany wkrętakiem, możemy je albo docisnąć, albo poluzować. W ten sposób wpływając na pracę tego pierścienia, czy on będzie chodził lżej, czy będziemy musieli użyć większej siły do jego ustawienia. To taka uwaga natury praktycznej. Skręcamy blok optyczny,
lekko go dokręcamy i możemy kadrować. Kadrujemy patrząc w wizjer. Pamiętamy, że to jest dalmierz, więc możemy korzystać ze sprzężonego dalmierza. Kadrując, patrząc na element, na który chcemy wyostrzyć, doprowadzamy, że ten element złoży nam się w całość, bo mamy tutaj dwa dopełniające się pola. To jest bardzo, bardzo świetne rozwiązanie. Tutaj akurat polscy inżynierowie wykonali kawał dobrej roboty. Ja zdecydowanie wolę ten typ dalmierza od szerzej stosowanych dalmierzy z plamką, bo jak mamy plamkę, to tworzące tą plamkę półprzepuszczalne lustro może się utlenić z biegiem czasu. Te dalmierze tracą na intensywności albo w ogóle to się utlenia i tej plamki prawie nie widać. Jeżeli chodzi o ten dalmierz, to naprawdę jest on dosyć precyzyjnie wykonany. Świetnie się sprawdza, a przede wszystkim nigdy Wam się nie zużyje. No i wieczorem łatwiej jest korzystać z tego typu dalmierza niż z dalmierza z plamką. Mamy już kadr wyostrzony, film naciągnięty i zwalniamy migawkę. Pamiętajcie, żeby tą migawkę docisnąć do końca, żeby zwolnić od spodu taką sprężynkę. Jest to związane z tym, że aparat jest wyposażony w blokadę wielokrotnego naświetlenia. Co to oznacza? No to oznacza, że jak teraz sobie widzicie, przesunę film o jeden kadr i będę próbował go znowu przesunąć, to dopóki nie wcisnę spustu do końca, to aparat na to nie pozwoli. Warto o tym pamiętać, żeby nie marnować klatek. Pokażę Wam coś jeszcze. Aparat ostrzy od 1 metra do nieskończoności, czyli taka minimalna odległość, z jakiej zrobimy ostre zdjęcie, to jest 1 metr. Wyobraźmy sobie, że nasz przedmiot znajduje się w odległości 1,20 m od aparatu. Zauważmy również, że na pierścieniu z oznaczeniami przysłon niektóre wartości są naniesione różnymi od siebie kolorami. Czwórka jest czerwona, ósemka żółta, a szesnastka zielona. Nastawiamy przysłonę na wartość 4. Pamiętamy, czwórka czerwona i szukamy na obudowie dwóch czerwonych kropek. Teraz sobie ze skali na obiektywie odczytujemy, że nasza strefa ostrości to jest strefa od 1,10 cm do powiedzmy 1,30 cm. A co by się stało, gdybyśmy w tej samej sytuacji zmienili wartość przysłony na 8? Bardziej domykamy przysłonę, a zapewne wiemy, że im bardziej domknięta przysłona, im mniejszy otwór, tym zakres ostrości się powiększy. I tutaj faktycznie od żółtej do żółtej kropki, czyli od 1 metra do 1,50 m, wszystkie przedmioty na naszym zdjęciu będą ostro i analogicznie moglibyśmy sobie odczytać strefę ostrości dla oznaczonej zielonym kolorem wartości przysłony 16. To taka przyjazna funkcja Feniksa. Myślę, że warto z niej skorzystać. Dalej, lampa błyskowa. Saneczki do wpięcia lampy błyskowej. Jak widać, nie jest to lampa z gorącą stopką, a gniazdo do podłączenia lampy znajduje się o tutaj. W czasach, kiedy produkowano Feniksa, to popularnymi były lampy tak zwane spaleniowe. Dzisiaj będziemy tutaj podpinać lampy elektroniczne. Gdybyście chcieli poczuć smak takich, smak przygody z tamtych lat, jak to się mówi, i zaopatrzylibyście się w lampę spaleniową, no to pamiętajcie, że z lampą spaleniową, gdzie długość błysku lampy to jest mniej więcej 1,5 sekundy, to żeby prawidłowo naświetlić klatkę, musimy użyć czasu albo 1/10, albo 1,25 sekundy. Czyli musimy naszą migawkę otworzyć na czas dłuższy niż czas
przez który będzie świeciła spaleniowa lampa błyskowa. W przypadku lamp elektronowych to migawka nam będzie synchronizować na każdym czasie, ponieważ niezależnie co tutaj ustawimy, a naszym najkrótszym czasem jest 1,250, no to lampa błyskowa, powiedzmy czas błysku to jest albo 1,500, albo 1,000 i tak się mieścimy, więc dla nowoczesnych lamp błyskowych migawka będzie synchronizować w pełnym zakresie. I tak oto dojechaliśmy do końcowej stacji przygody pod tytułem obsługa aparatu Fenix 2. Pamiętamy, że negatyw możemy wyciągnąć z aparatu w dowolnym momencie. Jeżeli mamy tutaj naświetlony kadr, który chcemy zachować, to przed otwarciem pokrywy wciągamy raz, dwa, żeby schować ten negatyw do kasetki. Dopiero tą pokrywę otwieramy. No i zabieramy się za zdejmowanie kasetki. Sprawdźmy, jak nam pójdzie z tą sztuką. Czyli wyciągam, trochę poruszam. O! Udało się zdjąć. Ale może się zdarzyć taka kasetka, wierzcie mi, że takie przerabiałem, gdzie jest to bardzo, bardzo trudne. Żeby sobie ułatwić pracę, to przypominamy, co Wam powiedziałem o tej blaszce sprężynującej, która się znajduje pod kasetką. Podważamy kasetkę, wkładamy jakiś długi, ostry przedmiot tak, żeby móc docisnąć blaszkę w kierunku korpusu aparatu. Teraz spójrzcie, cały proces przebiega bardzo sprawnie. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że z Waszym negatywem dojedziecie, jak to się mówi, do końca i nie bardzo macie jak schować ten ostatni kadr, na którym Wam zależy, to wtedy nie pozostaje Wam nic innego, jak otworzyć aparat albo w ciemni, albo w worku ciemniowym i dopiero wtedy zająć się tym negatywem. Możecie także, jeżeli chcecie, oddać aparat z negatywem do punktu, gdzie wywołują zdjęcia. Myślę, że sobie z tym poradzę. No mam nadzieję, że odcinek jest przydatny. No i zachęcam do robienia zdjęć polskimi aparatami, a w szczególności Fenixem. No i wiecie co? Pomyślałem sobie, że zamiast pokazywać Wam gadającą głowę nad stolikiem, moją gadającą głowę nad moim stolikiem, to zakończę ten materiał w takiej samej konwencji, w jakiej go rozpocząłem. A mianowicie za kierownicy samochodu. I na koniec dnia pokażę Wam fajną miejscówkę. Po pierwsze, fajne. O, jakież to pojemne słowo. Po drugie, związana z fotografią. A więc, topograficznie. Jesteśmy na ulicy Racławickiej w Warszawie. Zapaliło nam się zielone światełko i podążamy jeszcze jakieś kilkaset metrów, aby skręcić w prawo. A będę skręcał, wjeżdżając na teren Fortu Mokotów. Mamy całą sieć takiej warszawskiej kriepkości, czyli po rosyjsku twierdz w Warszawie, których większość jest cholernie zaniedbana i nie ma czego tam szukać. Ale zdarzają się wyjątki. Jedną z takich perełek jest właśnie Fort Mokotów. Tutaj się nie rozpędzajcie, gdybyście chcieli odwiedzić to miejsce, zachęcam serdecznie. Bo zaraz za płotkiem skręcamy w prawo i tutaj zaczyna się inny świat. Uwierzcie mi, że o ile teraz jest tutaj tak zimowo, szaro i buro, to wiosną, wczesnym latem, kiedy eksploduje zieleń,
jest tutaj przekozacko. Zresztą widzicie, że oddalamy się od centrum. Spacerek, bardzo dobre miejsce. Nie dziwię się, wcale nie dziwię. Kiedyś na tym terenie znajdowała się radiostacja. Potem została zniszczona. A ja was teraz troszkę tutaj oprowadzę. Zrobimy sobie objazdówkę. I zwróćcie uwagę na budynek po lewej stronie. Zatrzymam się, żeby wam powiedzieć, że gdybyśmy zajrzeli w te trzy okienka, mówię o tych trzech ostatnich, tam gdzie pnie się bluszcz z numerem 4, zajrzawszy do środka, zobaczylibyśmy półki uginające się pod ciężarem albumów fotograficznych. No ale jak to? A tak to. Na terenie Fortu Mokotów działa Instytut Fotografii, który między innymi udostępnia darmową czytelnię, gdzie w bardzo komfortowych, przyjemnych, nastrojowych warunkach możecie sobie poprzeglądać albumy. Treść różnoraka, docenieni twórcy, więc zachęcam. A ta para pewnie idzie sprawdzić, jaki jest na dzisiaj jadłospis. Co mam na myśli? Tam pod szóstką jest świetna knajpa. Nie będę jej reklamował, ale uwierzcie mi, można tam dobrze zjeść. Skręcamy sobie w lewo. Bo chciałbym pokazać wam wejście do tego instytutu. A wejście jest tutaj po lewej stronie. W zeszłym tygodniu sprawdziliśmy, że rozkłada się tutaj wystawa fotograficzna. Dzisiaj zajrzałem przez okienko i faktycznie prace już wiszą, więc być może po południu zobaczymy, czyje prace są wystawiane i jaka jest ich tematyka. No a wracając do Feniksa. Nie jest to Mercedes, ale samą przyjemnością jest obcować z polskim aparatem. Zresztą zobaczcie sami. Moim zdaniem można nim robić bardzo przyzwoite zdjęcia. Klaps.